witajcie na kawce u wujka Ikeo. Jak zwykle wujek Ikeo postara się wam opowiedzieć troszeczkę o swoim życiu. Życie jego jest ciekawe, bo podróżuje w wiele światów. Tym razem wybrałem się do Grecji. Najpierw woda, później kawa, na końcu energetyk. Wsiadłem na statek, spakowałem się, wio. Zebrałem kilku znajomych, świetna banda, żadnego bym nie zaprosił do domu. Jedziemy. Cześć, ja jestem Miko, to jest Warsztat RPG w nowym studio. Nie ma ze mną dzisiaj amnezji, ale porozmawiamy o bardzo fajnym systemie. Systemie, do którego śniłem się od bardzo dawna, a mianowicie Agon. Byłem zafascynowany tym systemem chyba jeszcze zanim Sting ogłosił, że będzie wydawał polską wersję. A jest czym? Co mogło pójść nie tak? Harpera uwielbiam, greckie mity też. Mechanika ma być prosta jak droga w Stanach, sesje uciekać epickością. Czy tak było? Przekonamy się za chwilę. Zapraszam. Warsztat RPG. Wszystko świetnie. Okazało się, że musimy wybrać lidera na jeszcze na łajbie, więc pobiliśmy się. Upiliśmy się ambrozją. Tak. Żaden alkoholowy napój to nie był w żadnym wypadku. Więc upiliśmy się ambrozją. Ambrozja ma to do siebie, że jest się po niej bardzo agresywnym. Więc się pobiliśmy. Kiedy się pobiliśmy, okazało się, że tylko ja stoję, może dlatego, że się po prostu schowałem, więc zostałem liderem. I wtedy dotarliśmy do pierwszej wyspy. Pierwsza wyspa była świetna. Jak każda kolejna. Wyłoniła się z mgły i mi objawiły się różne znaki. Może dlatego, że ambrozja troszkę schodziła, a może po prostu bogowie do mnie przemawiali. Ja uważam, że bogowie do mnie przemawiali. Znaki te objawiły się w formie piorunów i komet. Z jednym ogonem. To nie ten system. I te znaki miałem co zainterpretować po swojemu, więc w ogóle nie trafiłem z ich interpretacją. W każdym razie, z mgły wyłoniła się wyspa, która była majestatyczna. Tu wulkan, tam jakiś zamek, tutaj biegają minotaury, tam strzelają z łuku, tu się pojawiły katapulty, tam balisty, oblężenie Troi, tam jakiś koń z drewna. Przybiliśmy do brzegu, bo przybyliśmy na wyspę. Więc wyspy. Wyspy to po prostu scenariusze. Mają swoją strukturę, jak to bywa u Harpera, i strasznie mi to ułatwia pracę jako mistrzowi gry. Bo mogę sobie kontrolować, jak toczy się rozgrywka. Jeżeli jest limit czasowy, zbliżamy się do czasu, kiedy musimy już kończyć, mogę przyspieszyć, mogę coś pominąć. Jeżeli zaś możemy się zrelaksować, gra płynie dłużej, ponieważ mogę wydłużyć niektóre jej elementy. Struktura wygląda tak. Przebywamy na wyspę, mamy znaki od bogów, przybijamy do danej wyspy, jest nam przedstawiony konflikt, toczymy potyczki, próby i jest bitwa, która też ma swój schemat. Jak już wspomniałem, struktura rozgrywki to coś, do czego już przyzwyczaił nas Harper. Jest on właściwie teraz moim ulubionym twórcą gier, ponieważ każda gra, która wypada spod jego pióra, jest dla mnie świetna. I nie jest to w sumie zaskoczeniem dla nikogo, kto śledzi nasz kanał. Uporządkowanie rozgrywki pozwala mi też napisać sesję w godzinę, właściwie wyspę. Jasne, nie będzie to wyspa z zagmatowaną intrygą, głębokimi postaciami, ale będzie grywalna. Schematyczność to nie znaczy nuda, co udało mi się udowodnić, mówiąc graczom, jaki jest schemat, a i tak nie dając im odetchnąć ani na chwilę i płynnie przechodzić między etapami rozgrywki. Granice zacierają się, gdy wydarzenia nie następują po sobie, a się przeplatają. Łatwo też tutaj o stworzenie więzi z NPC, bo jakby na to nie patrzeć, opowiadamy się po jednej ze stron, więc to uczucie przynależności automatycznie powoduje, że identyfikujemy się z celami grupy, do której dołączyliśmy. Jest to ciekawe o tyle, że przecież te wyspy są pisane jak coś, co ma pasować do wszystkiego, być bardzo generyczne. Ale jak widać, jest to bardzo przemyślane. Szybko też gracze zaczynają czuć się odpowiedzialni za wyspę. Co też jest ciekawe dla mnie, to fakt, że gracze pomimo swoistej rywalizacji nadal tworzą dosyć szybko mocną więź między sobą. I często poświęcają chwałę, by komuś innemu pomóc. Nie będę tu opisywał mechaniki całej, ale ona jest bardzo prosta, możecie z przewodnika gracza ogarnąć ją całą. Powiem tylko tyle, że najwięcej chwały dostaje osoba, która wyrzuciła najwięcej podczas potyczki.
chwała, to takie punkty doświadczenia. Więc lepiej się wymieniać, by uniknąć efektu snowballu, gdzie jeden gracz zbiera szybko chwałę i łatwiej jest mu wyrzucić najwięcej w następnych testach. Zauważył to piwniczak, który grał ze mną i ma całkowitą rację. Chwała to kolejny z zasobów do rozporządzania tutaj, ale trochę mniej oczywisty. Tutaj należy zaznaczyć, że znów Harper pokazuje całkowite nowe sposoby zarządzania zasobami. Punktami doświadczenia się tutaj dzielimy i gracze mają wpływ na to, kto ile dostanie, co jest naprawdę fajną rzeczą. I pierwsze co, to już trzeba rozwiązywać jakieś konflikty. My tu jeszcze odpoczywamy po wypiciu ambrozji, a ci nam gadają, o Jezu, jakie problemy, bo tu bogowie nie istnieją. Jacyś filozofowie, przepraszam. A tu jakaś inna grupa kapłanów mówi, a bogowie to istnieją. I się zaczęło. Trzeba się gadka. No i trzeba było po którejś stronie się opowiedzieć. Opowiedzieliśmy się po tej stronie, która twierdzi, że bogowie istnieją. Zaufajcie mi, lepiej mówić, że bogowie istnieją, niż że nie istnieją, jakby mieli istnieć. Nic nie zyskacie, jeżeli mówicie, że nie ma bogów. Nic. Ale jeżeli bogowie istnieją, a wy mówicie, że nie ma bogów... Najpierw woda, kawy już nie ma. Więc opowiedzieliśmy się po stronie z bogami. Pomogło też to, że jeden z filozofów został trafiony piorunem 5 razy. Postmortem. Jego grób jest wiecznie zalewany lawą z wulkanu, który jest oddalony kilka kilometrów dalej. Nikt nie wie jak. Poza tym często przychodzą jelenie i oddają kał na jego grób. To stwierdziliśmy, że a może jednak ci bogowie istnieją, znaczy no pewnie istnieją, więc po co ich denerwować. Tak jak już wspomniałem, więc zaczęło się robić ciekawie. Pojawiły się problemy na wyspie. Problemy na wyspie trzeba było rozwiązywać w najgłupszy możliwy sposób. Po prostu głupszego nie widziałem. Mechanika jest tu płynna jak rtęć, na maśle roztopionym płynąca, a uczysz się jej szybciej niż trzylatek przekleństw z telewizji, której oglądać powinien nie. Taki poeta ze mnie. Miśkiewicz z YouTube'a dłutem ciosany. A tak poważnie, mistrz gry określa, że będzie to wyzwanie, a te mogą przybierać różne formy. Wejście pod górę przy zamieci śnieżnej, czy przekonanie filozofów na forum, że przecież bogów słuchać trzeba. Albo spuszczenie łomotu meduzie, która w jaskiniach kryje się i swe szkaradne oblicze chce nam ukazać w kamień nas zamieniając. Nie dzisiaj, o nie. Widzicie, udziela mi się. To jest właśnie magia Agona. Jeśli warte jest, by spisać na kartach historii, to jest to wyzwanie godne Herosa. Wszystko inne po prostu się udaje. Nikt Odyseuszowi nie zabronił podejść do kamienia i nie czepiał się, że nie było deklaracji zakładania zbroi. Mistrz gry buduje pulę kości. Rzuca i wybiera najwyższy wynik. Dodaje do niego poziom trudności, zazwyczaj jest to 5, może być 4, 6 i w ten sposób określa próg wyzwania. Wtedy też następuje najbardziej charakterystyczny moment w gry, w Agon. Deklaracja przez graczy podjęcia się wyzwania. Wiele osób tego nie lubi, ostrzegam lojalnie. A przynajmniej na początku, ale o tym zaraz. Mistrz gry mówi, kto podejmie się tego wyzwania? I gracze kolejno deklarują się. A deklaracja to naprawdę fajna sprawa, choć na początku wydawała mi się zbędna. Ma jednak bardzo ważną funkcję. Łączy mechanikę z fabułą, kolejna cecha charakterystyczna dla Harpera. I gracze zamiast mówić K6 za to, K4 za to i tutaj K4, to drzemy się do niebios i wymachując grabami, prężąc się mówimy, ja wiecznie skonfundowany i chaos warsztatu RPG podejmę się tego wyzwania i proszę Herę o pomoc, a amnezję wzywam, by mnie w mych trudach wspomogła. I tu cyk, 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 kości po kolei idą. Bo wymieniamy tutaj tylko rzeczy, które dają nam kości. Zaś powtarzając tą formułę, nigdy nie zapomnimy o żadnej z nich. Ważne jest, by pamiętać o tym, że nie musicie mieć pozwolenia mistrza gry na użycie przydomka. To coś, co doszło do mnie dopiero jak oglądałem jedną z sesji Harpera. Jeśli potraficie go użyć w
opisie, to możecie go użyć. Nie musicie prosić nikogo o pozwolenie, nie musicie nic robić. Jeżeli nie jesteś pewien, zamknij oczy, wyobraź sobie tą scenę w filmie i później sam już będziesz wiedział, czego oczekujesz. To jest właśnie ten typ gry. Proste i przyjemne. A później rzucamy całą tą pulą, wybieramy dwa największe wyniki, dodajemy łaskę Boga, jeśli użyliśmy, i mamy wynik, który porównujemy z poziomem trudności mistrza gry, pamiętacie? Jeden wynik plus 5. Już wiemy, czy zdaliśmy, czy nie. Tyle. To jest cała mechanika tego systemu. Nie ma więcej. Zarządzanie surowcami, zasobami. Ale to jest... Problemy wyglądają w ogóle tak. Ja bym chciał, żeby w Polsce wyglądały tak problemy, nie? To wszystkie by były od razu rozwiązane. Mianowicie, przychodzi do ciebie jakiś filozof i zaczyna: jestem filozofem i twierdzę złotoustym twierdzenie me, że Boga nie ma, o nie. Może bez rymowania. I jakimś kośćmi rzuca. Ja mówię, co tu się odwala przecież? Wyobrażacie sobie coś takiego na wiejskiej? Dobra, wybiegam do przodu. W każdym razie rzuca kośćmi jakimiś i mówi 13. Ale co 13? O czym ty do mnie mówisz, człowieku? O, no 13 musisz pobić, jak chcesz pobić moją tezę. Ja mówię, ale jaką tezę? Ja ciebie chcę pobić. Ambrozja. W każdym razie pobiliśmy go. Tak, przedstawiliśmy silniejsze argumenty. Jak to się odbywało? Ano, wychodzę ja i mówię tak. Ja, Ikeo, silnoręki, bic 20 cm, wzywam na pomoc Zeusa, którego twierdzisz, że nie ma, zaraz się przekonamy, oraz proszę o pomoc wszystkich moich kolegów, bo to jest krakowskie solo. Obaliliśmy jego tezę, jego też. Za wszystko, co wymieniłem, pojawiały się kości, którymi wszystkimi tam wrzuciłem daleko. Dwie największe jakieś trzeba było policzyć, coś tam, łaska bogów, cak, 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 posprzątane, nie ma. Wszyscy tam stoją, wszyscy widzą, co ja robię. I przychodzi jakiś koleś i mówi do mnie: a teraz opisz, co zrobiłeś! Więc wiemy, czy zdaliśmy, czy nie zdaliśmy. I teraz następuje ten bardzo fajny moment na sesji. Uwielbiam to. Opisy graczy. Im bardziej epicko, tym lepiej. Przytoczę tutaj opis, który rzucił jeden z moich graczy podczas jednej z sesji testowych. Mianowicie gracz grał złotoustym, niezbyt silnym chłopcem. Zawsze biegał w todze, która była czysta, i zaskrobał sobie łaskę Artemidy. Więc gracze byli rozdzieleni, więc tylko on rzucał i siłą rzeczy miał najlepszy wynik. Więc przyszła jego kolej, żeby opisać dokładnie, co się dzieje. Już wiedział, że zdał, więc zaczął. Ja, widząc, że one biegną przez ulice miasta z pochodniami, wbiegam na dachy. Zaczynam biec po dachach, dachówki wyskakują spod moich stóp. Ja się poślizgnąłem raz, drugi, przetoczyłem się, staję na nogi i biegnę co sił w rękach. Ostatniej chwili, wyskakując z dachu, krzyczę: Artemido, wspomóż mnie! I pojawia się strzała znikąd. Wiem, co mam robić. Łapię ją i na niej, jak na linie, zjeżdżam prosto na ulicę. Wyhamowuję zaraz przed tłumem biegnącym z pochodniami. Wyciągam ręce i mówię: stop! To szaleństwo! Tak tego nie rozwiążemy! I te osoby, które nie zdążyły wyhamować, lecą we mnie i uderzają we mnie pochodniami. Moja toga, z mojej togi spada błoto, odsłania się jej jasność. Wszyscy się zatrzymują i w końcu do nich dotarło. Moja skóra skwierczy od oparzeń, a ja, łapiąc oddech, uspokajam się i mówię: nie możemy tego tak zrobić. Musimy zjednoczyć siły i razem odeprzeć prawdziwego wroga. Wtedy one patrzą po sobie i rozumieją, że tak musi być. Przecież widziały tą strzałę Artemidy. Artemida jest ich boginią. Więc rzucają pochodnie na bruk. Woda na bruku je gasi z dramatycznym sykiem. A one odpowiadają do mnie w swoim języku, którego ja nie rozumiem, że zgadzają się. Ja osobiście mam nadzieję, że zrozumiałem, co one powiedziały, i
widząc język ich ciała, macham do nich i mówię, żeby za mną podążały, żeby dołączyć do reszty drużyny. I to jest to. Dlatego Fast and Furious jest wymienione w materiałach źródłowych w tym podręczniku. Rozglądam się, mówię, no przecież wszyscy widzieli, co zrobiłem, tak? Nie, nie, ty musisz opisać! Bo to na kroniki... A ja mówię, a jak na kroniki? Już opisuję, jak to było, dokładnie jak to było. Więc to było tak, on wyskoczył na mnie i mówi: ty, z Bereźniku! Twierdzisz, że bogowie istnieją? Daj mi więc dowód! A ja mówię, nie ma sprawy! Nie ma sprawy! Patrz na to! Zeusie, wzywam cię! I zaczęły się... Pioruny zaczęły walić dookoła mnie. Zerwała się wichura. A ja, wystawiając rękę do góry, mówię: jeżeli bogowie nie istnieją, kto słońce stworzył? Kto morze stworzył? Kto tą wyspę stworzył? Kto powoduje, że żaden z tych piorunów nie trafia mnie? I kto przywołał tego minotaura za tobą? On się odwraca i mówi: jakiego minotaura? I... jak nie dostał? Boga kocham. Ja nic mu nie zrobiłem. To był jeden z konfliktów. Było więcej takich konfliktów. Nie, że myśmy je wywoływali per se. One się wywoływały samo. Jakoś tak jest, że nas po prostu te konflikty znajdowały, tak? A myśmy je rozwiązywali. To jest to. Myśmy byli tymi dobrymi ludźmi. Myśmy rozwiązali problemy tej wyspy. Były to problemy na przykład z nadmierną ilością alkoholu w sklepach. Na bazarach. Były problemy na przykład z tym, że ktoś miał za dużo pieniędzy, był taki problem. Kiedy rozwiązaliśmy już te wszystkie problemy, okazało się, że zostaliśmy wezwani na forum, żeby raz na zawsze udowodnić, czy bogowie istnieją. I wdaliśmy się w ogromną debatę. No, była bardzo, bardzo porządna debata. Kumpel mój to do teraz nie umie nogą ruszać, tak się debatował. Debatowaliśmy się do rana. Była interwencja straży i gwardii pałacowej, z których też zdebatowaliśmy. Na początku trzeba było jakoś się ustosunkować do tej debaty, więc zajęliśmy strategiczne pozycje filozoficzne za filarami. Wzięliśmy najcięższe argumenty, jakie mieliśmy dostępne. I dzięki temu, że byliśmy pierwsi na forum, to mogliśmy ustawić się tak, że tamci mieli trudniej nas trafić argumentami swoimi. Musieliśmy przygotować się do argumentów oczywiście na filozofów, bo ci już nauczeni potyczkami wcześniejszymi z nami wiedzieli, że muszą mieć bardzo dużą siłę przebicia i okazało się, że wynajęli kilku najemników, żeby ci dyskutowali i z ich ramienia, tak? Więc każdy z nas się rozdzielił, każdy robił coś innego, nie wszystkim się udało, ale spotkaliśmy się na forum i ostatecznie położyliśmy kres temu, co oni wygadują. Najpierw położyliśmy kres najemnikom, a właściwie ich przekonaniom, a na końcu pokonaliśmy w otwartej dyskusji ciężkimi argumentami, pokonaliśmy filozofów. Później musieliśmy bardzo pośpiesznie opuszczać wyspę. Exodus to podróż dalej. I to podczas tej części sesji przyznajecie sobie wspólne punkty za odwagę, przenikliwość, pasję i wdzięk. Składacie ofiary bogom, rozmawiacie ze sobą, zdobywając kolejne więzi. Więzi są bardzo ważne, bo jest to jeden z zasobów, które możecie wydawać, żeby sobie pomagać. I zaznaczając gwiazdy w konstelacjach bogów, które to doprowadzą was do celu, do końca kampanii. To w tym momencie rozgrywki uzupełniacie zasoby i jest to też moment, kiedy poznajecie dalsze losy wyspy, którą właśnie opuściliście. Bardzo lubię ten moment, bo pozwala zawiązać niektóre niedokończone sprawy na wyspie. I pozwala też graczom na chwilę refleksji. Pozwala to też wyjaśnić graczom niektóre rzeczy, na które nie było czasu podczas sesji. Bardzo fajnie daje to odczucie prawdziwego wpływania i kształtowania przez graczy świata gry. I ze strony mistrza gry to też moment, jeden z niewielu na sesji tak naprawdę, żeby mistrz gry miał szansę puścić wodze fantazji i opisać, jak to gracze zmienili tą wyspę na zawsze. Przedstawić im konsekwencje ich zachowań oraz pokazać im, jak z pozoru nieistotne szczegóły wpłynęły na to, jak od teraz ta wyspa będzie wyglądać. Szkoda tylko, że zamyka to ten rozdział praktycznie na zawsze. Dlaczego praktycznie?
O tym za chwilę wam powiem. Fajnie było, bo jeden zgubił buty i kiedy trzeba było się wracać po te buty, to okazało się, że gwardia pałacowa czeka już tam na nas, bo chciała się dowiedzieć, co się stało z kilkoma filozofami. Ciężko było ich przekonać, że oni po prostu tak bardzo poczuli siłę naszych argumentów, że postanowili wyjechać na wakacje i już nigdy z nich nie wracać. Wsiedliśmy na statek, odpłynęliśmy. W każdym razie później było podsumowanie wszystkiego, rachunek sumienia, trochę ambrozji, poprzytulaliśmy się i wróciliśmy. Chcieliśmy wrócić do domu, ale okazało się, że nie umiemy się odnaleźć i trafiliśmy na następną wyspę. I trwało to 40 lat. Na niektórych wyspach trzeba było pokonać jakąś meduzę i takie tam, wiecie, no normalne rzeczy, które oglądamy w Ksenie, Wojowniczej Księżniczce i tak dalej, nie? No, polecam wypad do Grecji ogólnie. Ja się bawiłem przednio. Jeżeli ktokolwiek by pytał o mnie z takim greckim akcentem, to nigdy mnie nie widzieliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Teraz moje prywatne odczucia. Kiedy już mamy za sobą te takie oficjalne mówienie o systemie, gdzie przedstawiam wam, jak on wygląda, jak się w niego gra, specjalnie tutaj pomijałem mechanikę, bo wydaje mi się, że za dużo się na nim skupiam w innych recenzjach, a przecież nie o to chodzi w recenzji. Więc uwaga, werble. Ja podłożę tutaj taki dźwięk, efekt dźwiękowy będzie pro. Ludzie, uwielbiam ten system, jeżeli jeszcze nie zgadliście. Nadaje się na jednostrzały, w przeciwieństwie do ostrzy. Można go w godzinę przekonwertować na co chcecie. Bierzecie kartę postaci, wywalacie te statystyki, nazywacie je jak chcecie, bogów zamieniacie na bronię czy cokolwiek innego. Jest system. Wystarczy troszkę inwencji i trzeba go poznać. Nie jest trudny, ale żeby go konwertować, jednak trzeba go poznać trochę lepiej, zagrać je kilka sesji, tak jak jest. Ja na przykład mam wielką ochotę zagrać Scooby-Doo na Paragonie. Tak się nazywa ten system. Po prostu już widzę, jak ten schemat odcinkowości wysp świetnie pasuje do Scooby-Doo. Gracze mogą odlecieć w kosmos przy opisach. Jeden z graczy zapytał mnie, czy nie poleciał za bardzo, tworząc konstrukt Hefajstosa. Po prostu takiego robota greckiego. Powiedziałem mu, że sam zobaczy, że nie. No i sesja skończyła się na tym, że inny gracz udusił Uranusa. Tak, Uranusa, tego tytana, który był ojcem innych tytanów i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że ktoś udusił Sigmara na przykład, tak? Nawet nie, to jest o wiele mocniejsze. No nieważne, no to jest po prostu... Jeżeli nie znacie mitologii greckiej, poczytajcie sobie Uranusie, to jest po prostu... mózg rozwalony. Prowadząc ten system, mówiąc tak wprost, uśmiech nie schodził mi z pyska. Zresztą nawet teraz jest druga w nocy, kiedy to nagrywam. Trzecia już prawie. A po prostu czytam, co napisałem i przypominam sobie tę sytuację i tak samo się cieszę. Opisy graczy, wolność ich interpretacji, setki sposobów na rozwiązywanie konfliktów, bo ja tylko przedstawiam jako mistrz konflikt, jak gracze go rozwiązują, to jest ich sprawa. Polecam wam też serię artykułów na ABC gier fabularnych. Tam troszeczkę inaczej Enc podchodzi do opisu tego systemu, trochę bardziej profesjonalnie niż ja, bo ja tam się nie znam, ale polecam wam przeczytać te artykuły, bo jest tam kilka rzeczy, które ja na pewno pominąłem, bo ja po prostu to jest, ta recenzja to jest taka czysta energia i moje uczucia, które płyną do was na temat tej gry. Naprawdę to jest moja czysta miłość do tego systemu. Jednak odpowiem na kilka uwag od siebie i postaram się uspokoić was w kwestiach, o które ja się obawiałem. Jak się okazało, bezzasadnie. Powtarzalność. No więc jest powtarzalność. Każda wyspa ma ten sam schemat. Znaki, przybicie, okazanie konfliktu, próby, bitwa. Bitwa ma znów 3-4 segmenty, które musicie zrobić. Ale to jest powtarzalne jak w serialach. Każdy odcinek ma tą samą strukturę. Nie, doktorze House, to nie ta choroba, bo to dopiero połowa odcinka. Ale to, jak jest prowadzona narracja, przyspieszenie przy przechodzeniu pomiędzy segmentami, jakby zwroty akcji, rozmywa tą granicę. I nie zauważamy, że gramy w utarty z góry schemat. Przed sobą mam mały przykład. Była sytuacja, kiedy przechodziliśmy z prób do bitwy już.
grupa graczy kończyła jedną z prób i rozmawiali z grupą ludzi. Ja im przedstawiłem, że na horyzoncie, bo wiedziałem, że za chwilę zbliża się bitwa, że na horyzoncie zaczynają majaczyć proporce i zbliża się duża armia żołnierzy. I to tak naprawdę splotło się już z próbami, a już było wstępem do bitwy. I oni już tutaj zaczęli się zastanawiać, jak sobie poradzą z tą armią, nie zauważając nawet, że przeszli do następnego etapu gry. Mieszajcie, przyspieszajcie, dajcie im trudne wybory i nawet nie zauważą, co się dzieje. Kolejna rzecz, właściwie uwaga, to jest, że ten system nie jest dla wszystkich. Zgadza się. Miałem gracza, który nie do końca dobrze się bawił, bo nie potrafił opisywać swoich akcji w wystarczająco epicki sposób. Zauważyłem w pewnym momencie, że mu to przeszkadza, bo po prostu jeszcze mniej opisywał. Przez to, że inni byli już doświadczonymi mistrzami gry i przywykli do tego, żeby opisywać coś i improwizować, ale nie wszyscy to potrafią i nie wszyscy też czują się komfortowo z tym. I są tacy ludzie, którzy w ogóle nie czuli klimatu. Ale jak już trafisz na gracza, który to poczuje, to Zeusie, trzymaj mi sandały i przynieś popcorn. Jak słuchanie opowieści kumpla z wypadu na balety do Oborników Śląskich. Po prostu miód dla uszu i pożywka dla serca. Kilka razy przy opisach graczy złapałem się na tym, że zamykałem oczy i wyobrażałem sobie ten ich opis. Zaufajcie mi, że na papierze Agon wygląda dobrze, a na żywo jest o niebo lepiej. A, no i to jest świetne narzędzie do trenowania mistrzowania przez graczy. Bo, tak jak mówiłem, tutaj trzeba improwizować i trzeba to robić w biegu. To tyle. Mam nadzieję, że przekazałem wam tą swoją energię i ten entuzjazm, jaki we mnie się zrodził, kiedy pograłem ten system. Kiedy przeczytałem tylko pierwszy raz. I naprawdę warto się zainteresować. Jest teraz zbiórka na Wspieram To. Jeszcze trwa. Będzie do... chyba jeszcze... Tak, do niedzieli jest. Ma tak naprawdę mało wesprzeń. Nie wiem dlaczego. System jest genialny, ale obstawiam, że to przez to, że ludzie go po prostu nie znają, więc dlatego postanowiłem nagrać teraz film, a nie kiedy będę miał polską wersję już w dłoniach. Angielski podręcznik kupiłem dawno temu i jaram się nim tak samo jak za pierwszym przeczytaniem, więc pogranie w niego tylko sprawiło, że chcę jeszcze więcej. Więc trzymajcie się, do zobaczenia przy następnym filmie. Mam nadzieję, że studio wam się podoba. Za niedługo nie będzie już takiego pogłosu, pewnie go usunę przy postprodukcji, a wy... Grajcie Wagona, zapraszam na naszego Discorda, możemy zagrać, sami się przekonacie, jak jest fajne. I tyle. Do zobaczenia. Telefon mi spadł.